dziś szaleństwo wielkich cycków, a w sumie ten czołg to już nie cycek na wieży, tylko cały może kibel, czy nie wiem co to jest, ale słuchajcie, włas dowódcy naprawdę olbrzymi, a mowa tutaj o AMX-30B. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul, tak jak wam dzisiaj obiecałem, drugi materiał z pojazdem, który został zbuffowany. Tak jest, czy dodanie większej ilości penetracji, jak i również zwiększenie prędkości pocisków na pojeździe, czy to wystarczy, jeśli chodzi o buffa? Z jednej strony niewiele, ale powiem wam szczerze, że przy tym pojeździe pomogło, naprawdę pomogło i pojazdem się bardzo fajnie gra. Jaki dostał buff ten pojazd? Jakie nowe życie? Zaraz o tym porozmawiamy. AMX-30B, Francuz 10 poziomu. Oczywiście bardziej popularny jest jego brat, ale nie bliźniak, czyli Batchat 25T. A dlaczego? Ano dlatego, że jest to oczywiście magazynek. Tutaj było naprawdę kiepsko, jeśli chodzi o parametry tego pojazdu, dlatego że ten pojazd posiadał bardzo kiepską penetrację. Nawet obecnie Wargaming aż tak mocno nie zbuffował tego pojazdu. Zresztą sami zobaczcie, to są buffy dla tego pojazdu, czyli poprawki i wzmocnienie. Buff to inaczej wzmocnienie. Nie jest tego aż tak dużo, no bo tutaj dostaliśmy oczywiście większą penetrację, jak i również zwiększoną prędkość do pocisków. W tym drugim przypadku to naprawdę świetnie działa. Penetracja na tym pojeździe obecnie jest 255 na pocisku podstawowym, a w tym przypadku mamy APCR-y, a jeśli chodzi o pociski te drugie z większą penetracją, mamy 310. Nie są to jakieś zawrotne wartości, niektóre pojazdy mają dużo, dużo lepiej, tyle że zobaczcie na prędkość pocisków. Wcześniej ta prędkość była 1100, obecnie jest 1525, tak więc bardzo dobrze. Na pocisku hit również było kiepsko, było 800, a obecnie jest 1000. Również można powiedzieć tutaj, akurat ta wartość nie jest jakoś fenomenalnie wzmocniona, ale nie jest to najważniejsze. Słuchajcie, APCR-y naprawdę, tutaj ta prędkość jest dużo, dużo lepsza niż mieliśmy. Niewiele pojazdów może się pochwalić taką prędkością. Co dalej? Można by było powiedzieć kilka słów na temat pancerza tego pojazdu. Oczywiście pojazd jest bardzo miękki, musimy grać dość zachowawczo. Nie każdy się w tym pojeździe odnajdzie. Tyle że, słuchajcie, tutaj mi się bardzo podoba stabilizacja, działa przy obrocie czy przy na przykład ruchu pojazdu. To działo naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Współczynnik kamuflażu przy tej sylwetce również jest bardzo fajny. Penetracja, tak jak już wspomniałem, i teraz jeszcze uszkodzenia. 390 na strzał. Działo oczywiście jest 105 mm. Czas skupiania 2 sekundy, tak więc bardzo dobrze. A jeśli chodzi o celność 0,32, tutaj naprawdę świetna wartość. Pancerz wieży nie jest za specjalny, tylko 150 z przodu, boki kiepskie, 40 z tyłu, jeszcze gorzej 30. Zasięg spotowania mamy 410 metrów. A co do mobilności, tutaj naprawdę jest bardzo fajnie, 65 km na godzinę i pojazd ma 20 koni na tonę, tak więc nieźle. Opuszczanie działa minus 8 stopni, tak więc jest to do przyjęcia. Oczywiście konkurencja jest olbrzymia, słuchajcie, ten pojazd na pewno nie będzie jakiś fenomenalny, na pewno nie od razu wszyscy wezmą się za AMX-30B i każdy tym pojazdem będzie grał. Zdecydowanie nie, na pewno jest dużo, dużo więcej fajniejszych czołgów, ale tak dla odskoczni można by było sobie pojeździć i popatrzeć, jak tym pojazdem się gra, popróbować. Co ja na przykład chciałbym, żeby Wargaming, jeżeli jak już go buffował, co chciałbym, żeby po prostu dał mu większą ilość? Oczywiście tylko i wyłącznie penetracja. Tutaj, słuchajcie, Batchat przykładowo ma penetrację na pocisku tym z większą penetracją 330, tutaj dali tylko 310, mogli również dać 330, dlaczegożby nie? Na pewno, słuchajcie, pojazd nie jest jakoś mocno wybitny, musimy naprawdę sporo się natrudzić, żeby dobrą bitwę zrobić, to jest raz. Kolejna rzecz, nie jest pojazd mocno pancerzony, duży włas dowódcy, gdzie praktycznie wszystko łapie, aczkolwiek powiem wam szczerze, że czasami zdarza się, że ta wieża potrafi sporo odbić. Ona jest pod fajnym kątem, ma takie fajne skosy, tak więc tutaj naprawdę musimy dobrze przymierzyć tego wielkiego cycka w ten wielki włas dowódcy. Tutaj to w sumie tak jak prawie już Toy Toy, naprawdę chyba największy włas dowódcy
tym pojeździe jest, nie ma żaden inny pojazd tak wielkiego własnodowódcy, dlatego nie jest aż on tak mocno popularny. Wszyscy przeważnie przesiadają się albo wybierają od razu Batchata, nawet nie ekspiąc właśnie tego pojazdu. Szczerze powiem, ja nie żałuję. Tutaj te poprawki naprawdę pomogły zdecydowanie, a szczególnie właśnie tych prędkość tych pocisków jest dużo, dużo lepsza i to działo zdecydowanie fajnie się spisuje. Jego takim protoplastą, czyli takim podobnym bardzo pojazdem jest oczywiście STB-1. Owszem, STB-1 ma lepszą penetrację, bo mamy 258 na pocisku podstawowym, również APCR-ze i na pocisku Hicie mamy 330, ale słuchajcie, porównując oba te działa, to Francuz zdecydowanie lepiej wypada. Dużo, dużo lepiej, przynajmniej dla mnie. Może to jest tylko i wyłącznie moje takie odczucie. Mam nadzieję, że Wargaming zrobi STB-1 tak samo jak ta wersja jest na PC-cie, czyli z tym hydraulicznym zawieszeniem. Również mam nadzieję, że Wargaming weźmie się za Leoparda 1, chociaż pojazd dla mnie naprawdę świetny. Również musimy niesamowicie uważać, pancerza tam nie mamy, ale mobilność, jak i również działo jest naprawdę jedno z najlepszych. Tak więc, jeżeli słuchajcie, mamy miękki pojazd, ale mamy dobre działo, znakomitą mobilność, oczywiście musimy zachować dystans i grać dość rozsądnie, mądrze, z rozwagą, no bo co z tego, jeżeli przykładowo mamy dobre działo, ale pojazd jest miękki, wjedziemy na wariata i praktycznie po minucie możemy zobaczyć tylko i wyłącznie pojazd w garażu. Tak więc słuchajcie, ogólnie patrząc na AMX-30B, ja dodałbym mu delikatnie więcej penetracji na pocisku Hit i pojazd dla mnie byłby naprawdę bardzo dobry. Postaram się porównać ten pojazd z Leopardem 1, jak i również z STB-1. A na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę i myślę, że to był dobry ruch ze strony Wargamingu, że zajął się tym pojazdem, ale mam nadzieję, że nie spoczną na laurach i zajmą się kolejnymi pojazdami, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, które wymagają naprawdę poprawek. Do usłyszenia, hej!